Konflikt pomiędzy Meghan Markle i rodziną królewską jest już legendarny. Czyżby jednak z inicjatywy żony księcia Harry'ego miało dojść do przełomu? Eksperci zwrócili uwagę na pewien ciekawy element jej ubioru. Książę Harry i Meghan Markle już od lat pozostają w konflikcie z resztą rodziny królewskiej. Para przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, w swojej kalifornijskiej rezydencji. W obliczu ostatnich problemów u Royalsów, młodszy z synów Karola zaczyna przejawiać jednak coraz większe zainteresowanie i troskę względem krewnych. Czyżby jego żona również szła w jego ślady? Meghan Markle chce pogodzić się z rodziną królewską? Podczas wizyty w szpitalu dziecięcym Los Angeles księżna zdecydowała się założyć kwiecistą sukienkę od Oscara de la Renty. Wyceniana na niemal 15 tysięcy złotych, przyciągnęła uwagę ekspertów nie tylko wysoką ceną. Niektórych zainteresował deseń, w którym doszukano się zakodowanej wiadomości. Ubiór stanowi bowiem dla rodziny królewskiej istotny sposób na komunikowanie pewnych intencji. Tak oto dziennikarka modowa Amber Hrafland przekazała Daily Mirror, że kwiaty na sukni Meghan mogą być wyrazem chęci pojednania z krewnymi jej męża. Księżna wyraźnie przekazała wiadomość za pomocą swojej kwiecistej spódnicy. Kwiaty są symbolem czystości, optymizmu i przyjaźni, symbolizują wzrost i kwitnienie, a co najważniejsze, kwiaty symbolizują przebaczenie. William i Kate chcą spotkać się z Harrym i Meghan? Czyżby relacje pomiędzy zwaśnionymi braćmi i ich partnerkami miały już wkrótce ulec ociepleniu? Zdaniem Toma Quina, eksperta od rodziny królewskiej, William i Kate chcą spotkania z Harrym i Meghan. Kto wie, być może już za niedługo dojdzie do sensacyjnego rozejmu. William i Kate zaproponowali, żeby Meghan i Harry zabrali dzieci, a następnie obie pary razem ze swoimi rodzinami spróbują się pogodzić, przekazał.